Cześć, z tej strony Edyta z bloga Zakręcony Wege Obiad. Witam Was w kolejnym dniu wyzwania miesiąca zielonych koktajli. Dzisiaj będzie koktajl z gruszką, szpinakiem mrożonym oraz awokado i imbirem. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do tego, ponieważ będą również się pojawiały live'y na kanale w trakcie tego miesiąca. Nie chciałabym, żebyście cokolwiek przegapili. Zaczynam. Wrzucam 6 kostek mrożonego szpinaku. Gruszkę. Całą. Doda słodyczy koktajlowi. Awokado. Będzie fajny kremowy smak. I kawałek imbiru. Do tego oczywiście woda. Około 500 ml. Ten koktajl będę troszeczkę dłużej mieliła ze względu na mrożony szpinak. Chciałabym, żeby był trochę cieplejszy, nie taki zimny. Zaczynamy. Zrobimy pulsacyjnie teraz. Zobaczę, czy już jest wystarczająco ogrzany. Dzbanek jest jeszcze zimny. Ale jest bardzo piękny, ciemnozielony. To już jest taki wyższy stopień zielonych koktajli, ale myślę, że już tego dnia spokojnie dacie radę go wypić. Jest bardzo gęsty, możecie dać więcej wody. Oczywiście możecie też użyć świeżego szpinaku. Wasze zdrowie. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania kanału. Wkręćcie się razem ze mną w miksowanie zielonych koktajli. Pójdzie Wam na zdrowie. Smacznego. Jest bardzo słodki dzięki gruszce. Zdziwi Was ten smak, bo zupełnie nie tego się spodziewałam. Jest pyszny, aksamitny, słodziutki, lekko imbirowy. Nie czuć w nim szpinaku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się, na zdrowie.